Hi guys, my name is Eva and today I will try to teach you something about present perfect and present perfect continuous. I hope that you will enjoy this lesson and be careful because present perfect and present perfect continuous are the most difficult tenses in English grammar. So I hope that you will enjoy this lesson and let's start. Let's go. Okej, kochani, słuchajcie, present perfect. Present perfect jest nazywany czasem teraźniejszym zakończonym. Ja wiem, że ta nazwa bardzo mało mówi, jest mało przejrzysta i logiczna, dlatego postaram się Wam przedstawić takie podstawowe zasady użytkowania czasu present perfect. Present perfect, tak jak present perfect continuous, możemy użyć w dwóch znamiennych sytuacjach życiowych, a jest to mianowicie, kiedy na przykład dana czynność rozpoczęła się w przeszłości, zakończyła, ale jej skutki, rezultaty i efekty trwają do chwili obecnej. For example, he has broken a leg and now he's got a plaster. Yeah? Czyli on złamał nogę. Ta noga rzeczywiście została złamana i jest to czynność dokonana w przeszłości, ale skutek, rezultat na teraźniejszość jest taki, że ta osoba w tym momencie nosi gips. Another example will be he has cut his finger and now the finger is bleeding. Yeah? Czyli on przeciął sobie palec i ten palec teraz krwawi. Another example, yeah? He has bought a beautiful car, yeah? And it's beautiful, marvelous car outside. Let's look, I will show you. Czyli kupił samochód, chciałby się pochwalić, jest efekt taki, że na przykład samochód stoi przed domem, przed garażem. Więc słuchajcie, pierwsza funkcja czasu present perfect jest taka, że sytuacja odbyła się w przeszłości, zakończyła, ale jej skutki, rezultaty i efekty trwają do chwili obecnej. Bo to, co jest bardzo ważne przy czasach present perfect i present perfect continuous i czym one się tak naprawdę, te dwa bliźniacze czasy różnią od na przykład past simple, to jest to, że present perfect zawsze rzutuje na teraźniejszość. Tak samo ma jego czas bliźniaczy present perfect continuous. One są jak taka, ja mówię potocznym językiem, jak taka rozkraczona troszeczkę żaba, stojąca jedną nogą w przeszłości, a drugą nogą w teraźniejszości. Czyli pamiętamy, że present perfect i present perfect continuous rzutuje, dotyka teraźniejszości. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego sama nazwa wskazuje present. Present, yeah? Present, czyli obecność, teraźniejszość. I to jest bardzo, bardzo ważne. Chciałabym, żebyście o tym pamiętali i tak rozróżniali ten czas od na przykład past simple, gdzie tam czynności są definitywnie zakończone w przeszłości. Czyli słuchajcie, present perfect, powtórzmy. Pierwsza podstawowa funkcja. Sytuacja zakończyła się w przeszłości, ale jej skutki, rezultaty, efekty rzutują na teraźniejszość, tak? Rzutują na teraźniejszość. To może być tak naprawdę bardzo, bardzo dużo przykładów. For example, I have eaten lunch, yeah? Zjadłam właśnie lunch. I have already eaten the lunch. Czyli właśnie zjadłam lunch. Jestem syta, nie jestem już więcej głodna. To może być taki skutek, to może być taki przykład. Ale teraz druga, bardzo ważna funkcja czasu present perfect. Używamy tego czasu w sytuacjach, kiedy dana czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, tak? Ale nie wiemy, czy będzie kontynuowana. Nie mamy tej pewności, czy ta sytuacja będzie kontynuowana. O tym, czy będzie kontynuowana, będzie mówił ten nasz bliźniaczy czas, czyli present perfect continuous, czyli present perfect, druga bardzo ważna funkcja, sytuacja zaczęła się i trwa do chwili obecnej. To może być na przykład rozpoczęcie studiów, rozpoczęcie jakiegoś projektu, rozpoczęcie pracy, malowanie obrazu, remont domu, cokolwiek, co zostało rozpoczęte w przeszłości, ale nie zostało zakończone. Trwa do tego momentu, tak jak powiedziałam, present, teraźniejszość, obecność. Zaczęty, ale nie skończony. To jest bardzo ważne, słuchajcie. I z tym chciałabym, żebyście się liczyli i mieli to po prostu na uwadze, porównując te wszystkie czasy. A teraz, znając już jakby zastosowanie present perfect, przejdźmy do struktury gramatycznej. So let's go, I will show you how it goes, yeah, with the structure.
Kochani, present perfect posiada taki czasownik. I will take another pen, yeah? It's not useful anymore, yeah? Słuchajcie, present perfect posiada taki czasownik posiłkowy have albo has i do niego dodajemy czasownik z trzeciej tabeli. To może być czasownik nieregularny, na przykład done, albo regularny played, tak? Czyli zobaczcie, kochani, tutaj, jeżeli chodzi o strukturę gramatyczną tego czasu, mamy zawsze dwa składniki. Czasownik posiłkowy have bądź has, zależnie od osoby, oraz czasownik z trzeciej tabeli, tak? Czasownik nieregularny bądź regularny z końcówką ed. To jest bardzo ważne, dlatego ja Was już wcześniej uprzedzałam, żebyście starali się uczyć tej tabeli z czasownikami nieregularnymi na bieżąco, bo od tego człowiek nie ucieknie. To jest jak tabliczka mnożenia w dziedzinie matematyki. To jest taka podstawa. I jeżeli będziecie się uczyli czasowników nieregularnych, postarajcie się uczyć od razu za jednym zamachem trzech kolumn. For example, see, so, seen, do, did, done, buy, bought, bought. Bo wielu nauczycieli jednak gdzieś tam zaleca, bądź odpytuje, bądź robi testy tylko z dwóch pierwszych kolumn. Ja jestem jednak przeciwnikiem i zalecam uczenie się od razu trzech czasowników, trzech odmian. To idzie jak taka rymowanka, wierszyk. Zobaczycie, że będzie Wam łatwiej, jak będziecie od samego początku uczyli się po prostu czasowników nieregularnych trzech form, tak? To jest bardzo ważne. Dobrze, kochani, so I show you how it goes with the structure have and has and irregular or regular verb. And now, what about the form? Yeah, let's start. Ok, kochani, słuchajcie, tutaj w present perfect będziemy sobie pracowali na dwóch czasownikach, żebyście zobaczyli różnicę, jak to wygląda w strukturze gramatycznej. Weźmiemy sobie czasownik, mój ulubiony, work. Work, yeah, and another will be, for example, buy. It is irregular verb, yeah? Buy. Mm-hmm. Ok, so it goes like that. I have worked, yeah, I have worked, or I have bought. Następnie, you have worked or bought. I tutaj, kochani, musimy uważać, bo tak jak ja już wcześniej Was uczulałam, ta trzecia osoba, czyli he, she, it, ma zawsze troszeczkę pod górkę i u niej zawsze jest coś takiego innego, tak? Tam się coś zmienia i ta trzecia osoba dostaje z reguły S, kopa od S do tego czasownika, często posiłkowego. Więc tutaj będziemy mieli he, she, it. Będzie, moi drodzy, has worked or bought, nie? Dobrze, słuchajcie. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że mamy zawsze w present perfect. Zawsze mamy w present perfect czasownik posiłkowy have bądź has, jeżeli jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. I mamy regularny z końcówką ed, worked, played, cooked i tak dalej, albo nieregularny czasownik, tak? Czyli po prostu pamiętamy o tym, że present perfect składa się z czasownika posiłkowego have, który również potem staje się operatorem pytającym i przeczącym, bądź czasownika has przy trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli powtórzmy, I have worked, you have worked, he, she, it has worked, tak? Czyli tak to, słuchajcie, kochani, wygląda. And now I will show you how it goes with the plural form, nie? Kochani, przy liczbie mnogiej będzie już łatwiej. Tu się jakby nic nie zadzieje, tak jak przy osobie trzeciej. Zapiszmy sobie, czyli mamy we, you, they. Będzie have worked, or bought, nie? Yeah?
I tak to, słuchajcie, kochani, wygląda, że mamy po prostu znowu czasownik posiłkowy have i czasownik regularny bądź nieregularny. Tutaj pamiętajcie, interesuje nas trzecia tabela, trzecia odmiana czasownika przy present perfect, bo kochani, od tej tabeli tak naprawdę nie uciekniemy, będzie się ona przewijała przez ostatnie lata całej szkoły podstawowej, liceum, w ogóle przez wszystkie czasy, można powiedzieć, większości przeszłe, a na pewno przez perfekty, przez present perfect, przez past perfect, przy future perfect. Dlatego słuchajcie, uczymy się tej tabeli, nie pomijamy tego i regularnie do niej wracamy, regularnie sobie to powtarzamy, odświeżamy i jestem przekonana, że to Wam na pewno ułatwi wypowiadanie się w czasach przeszłych. I to, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tych czasowników nieregularnych, tak jak już wspominałam, mamy prawie 400, tak? Prawie 400, ale myślę, że dobrze byłoby, gdybyście znali 100 podstawowych czasowników nieregularnych, żeby się fajnie, swobodnie wypowiadać w czasach przeszłych, tak? Czyli tutaj nie musimy sobie aż tak bardzo zawyżać poprzeczki i znać kilkaset czasowników nieregularnych, ale fajnie będzie jednak opanować te kilkadziesiąt podstawowych. To nie jest takie trudne. Zobaczycie, że to wchodzi do głowy lekko nawet, tak? Okay, so when we've got the positive sentences, yeah? When we've got the positive sentences, I will try to show you how we build questions in present perfect, yeah? I teraz, kochani, spróbuję napisać dwa podstawowe takie przykłady zdań w present perfect. For example, you have eaten the lunch. Tak? Czyli ty zjadłeś lunch. Inny przykład. She has broken the window. Dobrze, kochani. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj typowe, sztampowe przykłady dla czasu present perfect. You have eaten the lunch, she has broken the window. Tak? I teraz, kochani, zobaczcie, że bardzo łatwo budować pytania w czasie present perfect, bo budujemy je po prostu przez inwersję, czyli zmieniamy szyk zdania i czasownik have idzie nam na początek, bądź has, jeżeli jest to trzecia osoba liczby pojedynczej i pytania będą zadawane przez przestawkę. To jest bardzo łatwe i zauważcie, że w większości czasów języka angielskiego pytania zadajemy przez przestawienie tego czasownika posiłkowego, tak? Czyli tutaj mamy have you eaten the lunch? Have you already eaten the lunch? Czy ty już zjadłeś ten lunch? Has she broken the window? Czy ona zbiła tą szybę? Czyli przestawiamy czasownik posiłkowy, ten czasownik nieregularny bądź regularny zostaje na swoim miejscu i poprzez zmianę szyku zdania zadajemy pytania. Proste? It's easy. It's quite easy, really. It's not a problem, in my opinion, to make the inversion and we've got just questions in present perfect, yeah? Have you eaten the lunch? Has she broken the window? Yeah? Dobrze, okay, so now when I show you this one, I will try to represent negative sentences in present perfect, yeah? Okay, so now I will show you how we build the negative sentences in present perfect, and it goes like that. We've got have or has. I do czasownika posiłkowego have bądź has, przepraszam, musimy dodać po prostu zaprzeczenie not, tak? Czyli będzie haven't, bądź hasn't, done, or cooked, if we've got the regular, yeah? If we've got the regular. Okej, kochani, słuchajcie, czyli to jest znowu proste, bo do czasownika posiłkowego have bądź has dodajemy zaprzeczenie not, możemy użyć skrótu haven't or hasn't. I haven't seen this film yet, yeah?
I haven't seen this film yet. Ja jeszcze nie widziałam tego filmu. I haven't read this book yet. Nie przeczytałam jeszcze tej książki. Okay, she hasn't been in China. She hasn't been in China. Ona nie była w Chinach. Czyli w ten sposób, słuchajcie, zaprzeczamy. Czyli haven't, hasn't i oczywiście nasz ukochany czasownik z trzeciej tabelki. Z trzeciej tabelki. Okay, so we've got positive sentences, we've got questions and negative sentences, but there are some additional things that are very important while we are learning present perfect. Słuchajcie, kochani, ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o czas present perfect, dlatego że present perfect, tak jak już wcześniej wielokrotnie mówiłam, również ma takie swoiste określenia czasowe, tak? I wiemy o tym, bo już wiele razy mówiłam, że jeżeli chcemy rozpoznać w teście, na klasówce, na różnych egzaminach daną strukturę gramatyczną i mamy kilka czasów do wyboru, sugerujcie się bardzo często takimi hasłami czasowymi, które znajdziecie w tych testach. I tak jak na przykład, przypomnijmy sobie, present simple ma określenia czasowe sometimes, usually, always, never, seldom, rarely. To są takie typowe określenia dla czasu present simple, tak jak na przykład dla present continuous mamy now, at the moment, this, today. Dla past simple określenia czasowe yesterday, or 10 years ago, or last year. To present perfect też ma takie hasełka, po których rozpoznacie, że macie z nim do czynienia. I to są takie dosyć trudne określenia czasowe, które ja zaraz spróbuję Wam rozjaśnić. OK? So let's start. OK, kochani, słuchajcie, tak jak widzicie, zapisałam takie znamienne hasła dla present perfect. Tak? Mamy określenia since and for, tak? Since and for. I teraz te określenia są bardzo specyficzne, przepraszam, dla czasu present perfect. Oba oznaczają od, tak? Oba oznaczają od. Tylko teraz musicie wyczuć różnicę, bo możemy powiedzieć zdanie, na przykład she has worked in this company since 2005, yeah? Since 2005. A możemy powiedzieć na przykład she has worked in this company for 5 years. I teraz jaka może być różnica między since and for? Czyli ona pracuje dla tej firmy od 2005, ona dajmy na to pracuje dla tej firmy od 5 lat. Pamiętajcie, że since i for to jest jedno znaczenie od, ale mają troszeczkę inne zastosowanie. I teraz skupiamy się, so let's focus, and since używamy. You can take some markers and notebooks, yeah, and take some notes, and I will tell you. Weźmy sobie długopis, weźmy sobie, słuchajcie, otwórzmy zeszyty i róbmy sobie notatki. Since, moi drodzy, używamy w sytuacjach, kiedy mówimy, od jakiego punktu w przeszłości zaczęła się dana czynność. Od punktu. To może być od wtorku, since Tuesday, od godziny 14, since 2 o'clock, nie? Od daty, tak? Since 2010, nie? Czyli od punktu w przeszłości, od punktu, od wtorku, od soboty, od 2010, czyli od danego momentu w przeszłości. Z kolei for, bo to się Wam bardzo często myli, dlatego tak bardzo chcę, żebyście to w końcu zrozumieli. For mówi z kolei o długości trwania, czyli for będziemy bardziej używali przy przykładach opisujących minuty, miesiące, godziny, lata, czyli długość. For to jest długość, since punkt. Czyli porównajmy, she has worked in this school, for example, since 2010. Ona pracuje w tej szkole od 2010. And now, another example. She has worked in this school for about 10 years. Czyli ona pracuje w tej szkole od 10 lat, tak? No dobrze.
Kochani, since and for, od punktu, a tutaj długość trwania. Więc to są takie dwa pierwsze hasła, po których poznajemy present perfect. And now I will give you another examples that you have to be careful with present perfect, yeah? And you associate those expressions especially with present perfect. And it will be, I will show you. Kochani, kolejnymi takimi zwrotami typowymi dla present perfect będzie yet, just i already. Yet, just and already. I teraz słuchajcie, one wszystkie znaczą, let's take some pen or pencil and let's do some notices. Znowu robimy notatki. Yet, just, already oznacza już, właśnie, jeszcze. To wszystko tak troszeczkę zależy od kontekstu. Już, właśnie, jeszcze. I teraz słuchajcie, yet używamy, to jest bardzo ważne, tylko do pytań i zdań negatywnych, tak? Do pytań i zdań negatywnych. Z kolei just, already używamy do zdań pozytywnych, tak? Czyli jeżeli mielibyśmy to powiedzieć na przykładach, powiedzielibyśmy I haven't seen this film yet. I haven't seen this film yet, nie? Okay, have you already eaten the lunch? Czyli mamy tutaj pytania i zdania negatywne. Z kolei just, słuchajcie, teraz jaka jest różnica między just i already? Just mówimy, kiedy coś dosłownie się przed chwileczką zakończyło. A short time ago, I have just left the house. Właśnie opuściłem dom. A already używamy w przykładach, zdaniach, kiedy coś jakby wydarzyło wcześniej, niż się tego spodziewaliśmy, tak? I have already prepared the dinner for you. You don't have to cook, yeah? Czyli ja właśnie przygotowałam obiad dla ciebie. Nie musisz już gotować, tak? Czyli tak to, kochani, wygląda. Mamy yet do pytań, zdań negatywnych, just, kiedy po prostu coś się zakończyło krótki moment temu i already, kiedy jesteśmy mile zaskoczeni, że coś się wydarzyło jakby szybciej, niż się tego spodziewaliśmy, tak? Pamiętamy, już, właśnie, jeszcze, zależnie od kontekstu. Okej, kochani, and this is it. Yeah, this is present perfect. And in a few minutes, I will try to represent present perfect continuous. Kochani, present perfect nie jest taki straszny, nie jest taki groźny. So let's summarize this tense. Podsumujmy troszeczkę. Podsumujmy. Present perfect jest to czas teraźniejszy zakończony. Używamy go w sytuacjach dwóch znamiennych. Kiedy sytuacja rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, yeah? For example, I have read this book, I have worked in this company, anything, yeah? I w sytuacjach, w których dana czynność zakończyła się w przeszłości, ale jej efekty, skutki trwają do chwili obecnej. Mogą być to pozytywne skutki, mogą być to przykre skutki, ale po prostu używamy w momencie, kiedy chcemy coś pokazać, pochwalić się, przedstawić coś komuś. For example, listen, Susan, I have painted a beautiful picture, I will have to show you. Narysowałam piękny obraz, chodź, pokażę ci. Czyli skutki, rezultaty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o strukturę gramatyczną, zawsze posiłkowy czasownik have bądź has i trzeci czasownik z tabeli, tak? Seen, bought, done, excuse me. I na tej zasadzie pytania zadajemy przez inwersję, czyli have you bought, have you seen, has she gone, tak? A zaprzeczenia przez haven't bądź hasn't. I haven't seen, I haven't bought, yeah? She hasn't done, yeah? She hasn't done this homework yet. Ona jeszcze nie zrobiła tej pracy domowej. Kochani, to na tyle. Present perfect, czas teraźniejszy, zakończony. In a few minutes we will try to learn something about present perfect continuous. A little bit similar, but quite different, yeah? So thank you very much for this lesson and I hope that you enjoy. And see you soon. Bye-bye.